Panie trenerze, no, mecz z Clearexem Chorzów, wiadomo, walka o medal, wiadomo też pierwszy mecz w grupie mistrzowskiej, ale wydaje się, że w kontekście drugiej połowy, mimo wszystko ten remis możecie chyba trochę uznać za wynik przegrany. Ja myślę, że tak sytuacji sporo stworzyliśmy, ale też trzeba patrzeć na warunki, jakie postawi na zespół Clearexu, zwłaszcza w drugiej połowie. Myślę, że te szybkie 5 fauli, które gdzieś tam na przyszłość trafiły, też tego ustawiły mecz, nie mogliśmy być już tak agresywni, jak chcieliśmy, ale trzeba przyznać, że mimo tego nie wpuściliśmy na swoją połówkę zespół Clearexu. Na co dużo mówić, no Chorzów, nie wiem, miał chyba 6 meczów rzędu, które wygrał. Dzisiaj z nami zremisował po dobrym meczu, ale też już tak ten mecz układał, że to my prowadziliśmy i tak w zasadzie z tej przewagi myślę, że zabrakło nam jeszcze minuty. No bramka, wiadomo, po takim błędzie, który się rzadko koli zdarza. Także myślę, że ten remis z małym wskazaniem na nas, ale trzeba go też szanować, bo był dzisiaj taki mecz dwie strony, on na dużej intensywności był. To co mnie cieszy, to chłopcy zostawili dużo zdrowia i pokazali te 3 mecze wcześniejsze, które wygraliśmy, ale tak w średnim stylu. Dzisiaj myślałem, że widzisko futsalowe dzisiaj w Toruniu było. No ja właśnie chciałem zapytać trenera na pewno o te dwie połowy, bo miałem takie wrażenie, że oglądaliśmy dwie różne połowy. W pierwszej, której w mojej opinii, mimo wszystko piłkarsko, Clearex był trochę lepszy od FC Toruń, bardziej dominował i był bardziej rozsądny na boisku. Mimo wszystko remis na zakończenie pierwszej połowy i druga odsłona, także remis, bo już 2-2, ale to Toruń był lepszym zespołem. Takie dwie różne połowy mieliśmy. Ja myślę, że my nie zagraliśmy słabej pierwszej połowy. Generalnie wiadomo, że założyliśmy sobie w tym meczu, pokładaliśmy sobie parę rzeczy od strony taktycznej. Mieliśmy plan na ten mecz, jeśli chodzi o Clearex Chorzów. Ja myślę, że przez 7-8 minut rzeczywiście bardzo dobrze go realizowali. Były sytuacje, na niewiele pozwaliśmy zespołowi Clearexu, ale później na co zwróciłem uwagę w przerwie na moim zawodnikom, że pojawiły się momenty, w których nie realizowaliśmy planu. I to są te momenty, o których pan mówi, w których Clearex nas dominował, bo przykładowo Leszczaka wpuściliśmy 2-3 razy do środka, gdzie miało tego nie być, tam przytrafiło się, z tego był straszny bałagan. No głównym naszym celem w tym momencie było znaleźć antidotum na tych fantastycznych zawodników, czyli zastawnika Leszczaka, to są motory napędowe tego zespołu, co pokazywali zresztą dzisiaj. To się nam w większości meczu udawało, ale były momenty, w których nas zespół Clearexu dzięki tym zawodnikom trochę zmusił do defensywy trochę głębszej, ale w takiej też trzeba umieć sobie radzić, bo są różne typy defensywy, więc tam te przyjęcie lekko zepnie, trzeba sobie z tym poradzić. I myślę, że to fajny ten mecz, taki zbilansowany mecz. Pierwsza połowa może rzeczywiście trochę dla nich, druga dla nas, ale suma summarum, to my byśmy bliżej tego zwycięstwa. W kontekście klasy najbliższego rywala raczej nie musimy za bardzo dyskutować, natomiast jak będą wyglądać najbliższe 3 dni pana zawodników i przygotowania do meczu z Rekordem? Regeneracja i przygotowanie taktyczne do meczu, nic więcej nie możemy teraz zrobić, także główny cel to generować maksymalnie na tyle, co możemy dzisiaj zespół. No i gramy z Rekordem Bielsko-Biała. Ja myślę, że mówię, tutaj myślę, że będziemy trochę więcej osób może potrzebować nawet do gry, bo będzie duży wysiłek energetyczny taki, także ale cóż, przyjeżdża Rekord, gra ten zespół w piłkę, więc jakby to też spowoduje to fantastyczne widowisko. My zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby przeciwstawić się. Myślę, że jednak mimo wszystko przyszłemu mistrzowi Polski, ale generalnie pokazaliśmy w ostatnim meczu, że goniec drugi powiedział, że było fantastyczne widowisko. Natomiast życzyłbym sobie, żebyśmy nie robili takiej sytuacji, w której musimy 5 bramek odrabiać po przerwie. No ja na tym się skupimy. Przeciwnika znamy, ale wiadomo, że jest tak zbilansowany zespół, że zobaczymy, jak nam się uda ich atuty jakby zminimalizować. Panie trenerze, wyciągacie remis z Torunia. Tak chciałem na początku spytać, co remis dla was oznacza, bo jeszcze w perspektywie 4 spotkania cały czas walczycie o medale, ale do Torunia cały czas status quo, 2 punkty straty. Tak. Przyjechaliśmy tutaj z założeniami, żeby tego meczu nie przegrać, żeby dalej mieć na kontakcie zespół z Torunia. No i to nam się udało, tak? Trochę w szczęśliwych okolicznościach, bo ta bramka taka trochę kuriozalna. No i chcieliśmy ten mecz zremisować, mieliśmy trochę szczęścia tak na końcu, no i to nam się udało, tak powiedziałem. 4 mecze, teraz jednak, ale role się odwróciły, tak. My już graliśmy na wyjeździe, to jest pół Torunia, dopiero te wyjazdy przed nim, za chwilę ma ciężki mecz z Rekordem. My gramy u siebie z Piastem, wygramy mecz i już jesteśmy tak, jakby to powiedzieć, na styku, tak. Jesteśmy zadowoleni z tego remisu, bo mogliśmy przegrać, mogliśmy wygrać, mecz otwarty. Myślę, że taki fajny dla kibiców. My jesteśmy zadowoleni. No właśnie, a jak trener ocenia w ogóle ten mecz? Bo ja miałem takie wrażenie, że oglądaliśmy dwie różne połowy. W pierwszej, w której wy przeważaliście mimo wszystko, byliście zespołem bardziej dojrzałym. Natomiast druga odsłona jakby trochę wymknęła wam się spod kontroli. Byliście, wydaje mi się, trochę bardziej zmęczeni od ekipy z Torunia, jeżeli tak się mogę wyrazić. Jak to trener widział? Znaczy tak może to wyglądało, tak? My cały mecz chcemy grać wysokim pressingiem. I to nam się udaje, tak? 5 fauli chyba już od 13 minut grali zespół z Torunia z 5 faulami, my nie potrafiliśmy tego wykorzystać. No i tak ten mecz wyglądał, zespół z Torunia czekał sobie na kontry. Wiadomo, bardzo dobrze grają z pivotem, wiedzieliśmy o tym. No i taka otwarta gra z naszej strony, tak? Chcieliśmy wygrać,
nie udało się, ale remis jesteśmy, jak powiedziałem, remis jesteśmy zadowoleni. No bo tak jak trener powiedział, że jesteście zadowoleni z tego remisa, no bo niedziela może spowodować lekkie przetasowanie. No, wygracie z Piastem, jesteście faworytem tego meczu, nie od razu przypisane 3 punkty, wiadomo, Piast mocny zespół. Natomiast FC Toruń gra z rekordem. Jak będzie wyglądać wasz plan przygotowawczy na mecz z Piastem, no bo on raptem za 3 dni? Tak. Powiem tak, mamy wolne do niedzieli, tak? Wiadomo, podróż jeszcze przed nami i ciężko gdzieś zrobić w sobotę ten trening, wiadomo, też pracują chłopacy, także damy chłopakom luz, wiadomo, tych treningów trochę było. Spotykamy się przed meczem z Piastem i czekamy na dobre wieści z Toruń. Rafał, z pewnością bardzo pomogłeś swojemu zespołowi świetnymi interwencjami w tym meczu. Wywozicie, myślę, że mimo wszystko bardzo cenny punkt z Torunia w perspektywie walki o przynajmniej ten brązowy medal w futsal ekstraklasie. Jak oceniasz ogólnie grę swojego zespołu? Wydaje mi się, że oglądaliśmy mecz, w którym były dwie różne połowy, w której wy w pierwszej bardziej dominowaliście, natomiast chyba lekko się wypompowaliście w tej drugiej osłonie, wobec czego Toruń przejął przewagę. Znaczy, powiem tak, wszystkie te mecze, te trzy, to były takie właśnie mecze z fazami. I w każdej połowie były, że Toruń gdzieś nas dominował 3 minuty, później my Toruń 2 minuty. I dlatego te mecze chyba były takie wyrównane. I kluczem do zwycięstw w tamtych dwóch meczach to było to, że myśmy wykorzystywali sytuację. No dzisiaj... To był dla nas, można powiedzieć, troszeczkę szczęśliwy remis, aczkolwiek wydaje mi się, że taki sprawiedliwy. My jesteśmy z niego zadowoleni, bo wracamy do domu, mamy teraz mecz z Piastem u siebie i tak naprawdę karty cały czas są otwarte. No i fajnie jest to, bo chciałem się tutaj z Marcinem Mikołajewiczem przed meczem, że no zagrajmy na remis, no, oni o srebrno, my brąz i tak dalej, no ale fajnie wyszło, żeśmy się podnieśli po tej bramce na 2-1, chociaż mam ogromny niedosyt, bo graliśmy ponad 10 minut z 5 faulami i szkoda, że tego gdzieś tam nie wykorzystaliśmy, ale to muszę pochwalić zespół z Torunia, bo mądrze grali przy tych 5 faulach, nie szukali kontaktu, no wynik wydaje mi się sprawiedliwy, ja się cieszę, że pomagam drużynie i o to w tym wszystkim chodzi. Drużyna pomaga mi, bo też zablokowała sporo strzałów, ja pomagam drużynie i tak to musi wyglądać do końca. No właśnie, Piast Gliwice jest waszym następnym rywalem, tak myślę, już tutaj rozmawiając z trenerem, że może dojść do małego przetasowania, no bo wiadomo, że jeszcze jest te 4 spotkania, może to się jeszcze wszystko pozmieniać. Jak będzie wyglądał twój plan przygotowawczy na ten najbliższy mecz niedzielny? Jak będziesz się przygotowywał na mecz z Piastem? Ja na pewno będę się przygotował z rodziną, bo mamy wolne teraz. Mamy odpocząć, się zregenerować. I najlepsze co może być, i każdy tak twierdzi chłopaków, że najlepiej czas spędzić z rodziną. I jeżeli wszyscy spędzimy ten czas z rodziną, przyjdziemy na mecz z tymi głowami, to spokojnie wydaje mi się, że z Piastem wygramy. No gramy u siebie, ostatnio wygraliśmy z Piastem. Chociaż to są derby i na pewno kości będą trzeszczeć, bo nie ukrywajmy, że my się tam wszyscy znamy. Tam nie ma jakichś zawodników incognito, tylko to są wszyscy moi koledzy. No i na pewno te mecze wyzwalają jeszcze taką podwójną motywację, na pewno w tym meczu się będzie działo. Aczkolwiek jak patrzę zawsze, wchodzę do szatni w mojej drużynie, to patrzę na potencjał, jaki mamy w szatni, to naprawdę my nie możemy się nikogo bać, nawet rekordu, bo z rekordem też że graliśmy naprawdę wyrównane zawody, dużo nam nie brakło, żeby im urwać punkty. No i z taką myślą zawsze podchodzę do każdego meczu i myślę, że chłopcy patrząc na treningu, jak to wszystko wygląda, to też tak mają. Michał, chciałem na początku Ciebie spytać, no remis z Clearexem Chorzów, Clearex traktuje to jako cenny punkt, a jak to wygląda z waszej strony? Znaczy, no mieliśmy, mecz się akurat ułożył dobrze dla nas. 2-1 wygrywaliśmy, w końcu sobie straciliśmy bramkę, no ale szanujemy ten remis. Także patrzymy na kolejne mecze, chcemy wygrać każdy kolejny mecz. Powiedz, jak to z perspektywy parkietu wyglądało, bo ja miałem naprawdę wrażenie, że pierwsza połowa znacznie różniła się od drugiej, szczególnie w waszym wykonaniu, bo w pierwszej odsłonie wydawaliście się mimo wszystko być zespołem gorszym. Clearex atakował was wysokim pressingiem, natomiast w drugiej odsłonie myślę, że zaatakowaliście bardziej, mówiąc kolokwialnie, wypompowanych graczy Clearexu, dzięki czemu objęliście prowadzenie. Myślę, że chyba możecie czuć się niedosyt po takiej sytuacji właśnie. No uważam, że zagraliśmy drugą połowę lepszą. Zdecydowanie lepsza druga połowa była w naszym wykonaniu. Aczkolwiek no, nie wystarczyło to, aby zgarnąć dzisiaj pełną pulę. No trudno, szkoda. No, będziemy analizować ten mecz i skupiamy się już na kolejnych.
Jeszcze a propos sytuacji, bo w drugiej połowie naprawdę mieliście ich naprawdę sporo. Jak to z perspektywy parkietu wyglądało, że mając tyle sytuacji nie potrafiliście Krzyśki pokonać? No mieliśmy dużo sytuacji. No Rafał dzisiaj był w bardzo dobrej formie. No trudno, no trzeba próbować cały czas. No. Po prostu troszeczkę byliśmy nieskuteczni. Aczkolwiek no trzeba przyznać, że Rafał dzisiaj zrobił kawał dobrej roboty, trzeba to uznanie.